Siemaneczku, tutaj Wenta i zapraszam was dzisiaj do odcinka, w którym podsumuję cały rok 2020. Na samym początku chciałbym wam właśnie podziękować za to. Był to dla mnie dość intensywny rok, ale bardzo się z niego cieszę. Pokażę wam wszystkie statystyki, jak to wygląda miesiąc po miesiącu i na samym końcu pokażę cały rok razem, ile mi się udało zdobyć wyświetleń, ile subskrypcji w każdego miesiąca, podam wam, który odcinek zdobył najwięcej wyświetleń, podam datami rozpoczęcia serii, zakończenia serii oraz możliwe ich zawieszenia, i może jak będzie coś ważnego, to jeszcze dopowiem. Tak więc zacznijmy od pierwszego miesiąca, jakim jest styczeń. Nie mogę tutaj porównać z rokiem poprzednim, ponieważ w poprzednim roku 2019 nagrałem tylko 7 filmików, z czego zdobyłem 5 subskrypcji, czyli rok 2020 rozpoczynam z 5 subskrypcjami oraz 7 materiałami. W styczniu nie nagrałem żadnych filmików, a najbardziej oglądanymi odcinkami są live z kopania surowców, 4 wyświetlenia, YouTube w Minecraft, 1 wyświetlenie oraz live z poszukiwania pustyni, 1 wyświetlenie. W tym miesiącu osiągnąłem 6 wyświetleń. Czas oglądania w godzinach to 0,3 godziny. Luty to jest miesiąc, od którego wszystko się zaczęło, a konkretniej od 15 lutego. Rozpocząłem wtedy serię z Cities Skylines. W tym miesiącu nagrałem 8 filmików, zdobyłem wtedy 87 wyświetleń. Czas oglądania w godzinach to 14,9 oraz przybyły mi 4 subskrypcje, co daje nam razem 9 subskrypcji na tamten moment. 3 najbardziej oglądane materiały to były City Skylines odcinek pierwszy, 13 wyświetleń, City Skylines odcinek drugi, 10 wyświetleń oraz City Skylines odcinek trzeci, 9 wyświetleń. Tak więc witamy teraz w marcu. 20 marca zakończyłem serię z City Skylines. 22 rozpocząłem serię z Sowietków. W tym miesiącu nagrałem 15 filmików. Zdobyłem 562 wyświetlenia. Czas oglądania w godzinach to 74,5. I przybyło mi wtedy 15 subskrypcji, co na tamten moment dało mi razem 24 subskrypcje. Najbardziej oglądanymi filmikami w tamtym czasie to były City Skylines odcinek pierwszy, 34 wyświetlenia, City Skylines odcinek 18, 33 wyświetlenia, City Skylines odcinek 16, 28 wyświetleń. Witamy w kwietniu. 11 kwietnia zawiesiłem serię z Sowietków, co oznacza, że mogę w każdej chwili do niej powrócić, jak będę miał jakąś większą chęć na nagranie właśnie jakichś materiałów wideo z tej gry, to oczywiście mogę sobie powrócić do nagrywania dalszego ciągu tej serii. 13 kwietnia rozpocząłem serię z Syberii. Tego miesiąca nagrałem 15 filmików, zdobyłem
617 wyświetleń. Czas oglądania w godzinach to 74,5 i zdobyłem wtedy 14 subskrypcji, co daje nam łącznie 38 subskrypcji. W kwietniu trzy najbardziej oglądane odcinki to Sowietki odcinek 7, 34 wyświetlenia, Sowietki odcinek 9, 31 wyświetleń oraz Sowietki odcinek 10, 30 wyświetleń. Witamy w maju. 5 dnia zakończyłem serię z Syberii. 7 maja zacząłem serię z The Walking Dead. Nagrałem w tym miesiącu 16 filmików. Zdobyłem 400 wyświetleń. Czas oglądania w godzinach to 60,5 i zdobyłem 12 subskrypcji, co daje łącznie 50 subskrypcji. Trzy najbardziej oglądane filmiki w tym miesiącu to 5 live z Gotika, 22 wyświetlenia, 8 live z Gotika, 20 wyświetleń oraz 6 live z Gotika, 15 wyświetleń. Rozpoczyna się czerwiec i 8 czerwca zakończyłem serię z The Walking Dead. 10 rozpocząłem serię z City Skylines sezon 2. 14 rozpocząłem serię z The Walking Dead sezon 2. 24 zawiesiłem serię City Skylines sezon 2. Tego miesiąca nagrałem 15 filmików. Zdobyłem 375 wyświetleń, czas oglądania w godzinach 40,9 oraz zdobyłem 9 subskrypcji, co daje łącznie na tamten czas 59 subskrypcji. Trzy najbardziej oglądane filmiki to były 11 live z Gotika, 21 wyświetleń, 10 live z Gotika, 20 wyświetleń oraz Cities Skylines, sezon 2, odcinek 3, 19 wyświetleń. Witam w lipcu. 6 zakończyłem serię z The Walking Dead sezon 2. 8 rozpocząłem serię z Hitman Codename 47. Tego miesiąca nagrałem 15 filmików. Zdobyłem 144 wyświetlenia. Czas oglądania w godzinach to 11,6 oraz ubyły mi 2 subskrypcje, co daje nam łącznie 57 subskrypcji na tamten czas. Trzy najbardziej oglądane odcinki w tamtym miesiącu to Hitman Codename 47 odcinek 0, 10 wyświetleń, Hitman Codename 47 odcinek 1, 9 wyświetleń oraz Cities Skylines, odcinek 1, 9 wyświetleń. Witam w sierpniu. 1 zakończyłem serię z Hitman Codename 47, 3 rozpocząłem serię z Syberii 2, 19 zakończyłem serię z Syberii 2, 21 rozpocząłem serię z Hitman 2, Cichy Zabójca. Tego miesiąca nagrałem 16 filmików, zdobyłem 83 wyświetlenia, a czas oglądania w godzinach to 1,5 godziny. Nie zdobyłem żadnej subskrypcji, nic nie przybyło, nic nie ubyło, co daje nam łącznie 57 subskrypcji na tamten czas. Trzy najbardziej oglądane filmiki to City Skylines odcinek 1, 15 wyświetleń, Syberia 2 odcinek 2, 8 wyświetleń oraz Syberia 2 odcinek 1, 7 wyświetleń. Zaczynamy wrzesień i konkretniej 30 września zakończyłem serię z Hitmana 2 Cichy Zabójca. Nagrałem w tym miesiącu 15 filmików. Zdobyłem 78 wyświetleń, czas oglądania w godzinach to 3,6,
przybyły mi 2 subskrypcje, co daje łącznie 59 subskrypcji. I 3 najbardziej oglądane filmy to City Skylines odcinek 1, 18 wyświetleń, Hitman 2 Cichy Zabójca odcinek 12, 5 wyświetleń oraz Sowietki odcinek 1, 4 wyświetlenia. Zaczynamy październik. 2 rozpocząłem serię z Hitman Kontrakty, 4 rozpocząłem serię z The Next Big Thing, 24 zakończyłem serię z The Next Big Thing, 26 rozpocząłem serię z Phasmophobii, 30 rozpocząłem serię z Twierdzy HD. W tym miesiącu nagrałem 16 filmików, zdobyłem 133 wyświetlenia, czas oglądania w godzinach to 11,3 oraz nie zdobyłem żadnej subskrypcji, co daje nam łącznie 59 subskrypcji. 3 najbardziej oglądane filmiki to City Skylines odcinek 1, 19 wyświetleń, Hitman Kontrakty odcinek 3, 13 wyświetleń oraz Phasmophobia odcinek 1, 10 wyświetleń. Przyszedł czas na listopad, 12 zawiesiłem serię z Phasmophobii, 17 zakończyłem serię z Hitman Kontrakty, nagrałem w tym miesiącu 16 filmików, zdobyłem 175 wyświetleń, czas oglądania w godzinach to 16,3 oraz zdobyłem 2 subskrypcje, co łącznie daje nam 61 subskrypcji. 3 najbardziej oglądane filmiki to City Skylines odcinek 1, 36 wyświetleń, Hitman Kontrakty odcinek 10, 9 wyświetleń oraz Phasmophobia odcinek 3, 9 wyświetleń. No i witamy w grudniu. 19 zakończyłem serię z Twierdzy HD, 21 nagrałem odcinek z serwera kolegi, 23 rozpocząłem serię Thunder Island sezon 2, 28 nagrałem odcinek z mojego stanowiska, w tym miesiącu nagrałem 17 filmów, zdobyłem 2452 wyświetlenia, czas oglądania w godzinach to 216,8 oraz zdobyłem 22 subskrypcje, co łącznie daje mi na zakończenie roku 83 subskrypcje. 3 najbardziej oglądane odcinki to Cities Skylines odcinek 1, 1605 wyświetleń, City Skylines odcinek 2, 246 wyświetleń oraz moje stanowisko 131 wyświetleń. I teraz jak możemy zobaczyć już wszystko razem, to w tym roku całym zdobyłem 5112 wyświetleń, 526,6 czasu oglądania w godzinach oraz zdobyłem 78 subskrypcji plus właśnie 5 subskrypcji z 2019 jeszcze roku, daje nam łącznie 83 subskrypcje. Tutaj w tym okresie, jak możemy zobaczyć, mamy dosyć dużo wyświetleń w porównaniu do tego okresu. A wiąże się to z tym, że w tym okresie tutaj streamowałem różne gry. I właśnie dlatego mam tutaj takie skoki wyświetleń. Tutaj tylko nagrywałem aż do samego końca. Natomiast 18 grudnia mój odcinek City Skylines został wypromowany i właśnie cały czas zyskuję jakieś wyświetlenia i tak to akurat się stało, że właśnie przez grudzień zdobyłem bardzo dużą ilość wyświetleń oraz bardzo duża ilość osób zauważyła, że taki kanał jak Venta istnieje. Bardzo wam dziękuję za ten
cały rok. Łącznie w tym roku nagrałem dla was 164 filmiki, plus jeszcze właśnie live'y w tym okresie. I muszę wam przyznać, że to był naprawdę dla mnie bardzo dobry, udany rok. Tak więc dziękuję wam za ten rok i mam nadzieję, że 2021 będzie jeszcze lepszy. Ja się już z wami żegnam, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!